Proszę Państwa, co Kościół katolicki przejął od diabła? Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro kończy ta ekstra. O roztropności w wierze. Tak, tak, tak. O roztropności w wierze. No Jezus powiedział, że przyjadą faryzeusze do Was. Faryzeusze, saduceusze do Was przyjadą nierządnice, cudzołożnice, będą Was, no ja wiem, może krytykować, nauczać, a może raczej i osądzą, no bo jeżeli one, te nierządnice, cudzołożnice, nie chciały się zmienić, no to ja bardzo przepraszam. Przecież święta Magdalena się zmieniła, prawda? Święta Magdalena się zmieniła. Nawet papież, proszę Państwa, papież wziął książkę we włoskim szpitalu. We włoskim szpitalu, proszę Państwa. Papież wziął książkę we włoskim szpitalu od pacjenta, który był świadkiem Jehowy, proszę Państwa. Od pacjenta, który był świadkiem Jehowy, książkę You Can Live Forever in Paradise on Earth. Czerwoną książkę. Jaką książkę czerwoną? No, proszę Państwa, cała prawda. I to nawet wcale nie w żadnym skrócie, cała prawda, tylko tam jest tak od podszewki wyjaśnione, żeby nawet dziecko zrozumiało, bo człowiek jakąś tam bazę, człowiek podstawę ma, człowiek powinien wiedzieć, prawda? Widzieć to, wiedzieć tamto. No zobaczmy, może coś się dokopiemy tu do Piusa 12. Tak czy siak, proszę Państwa, ja biorę od Lucjana Milkę wszystkie tomy faktów i mitów, zaraz do niego zatelefonuję, jako szlachcianka mówię zatelefonuję, bo mówią też i że zadzwonię i to i tamto, proszę Państwa, zatelefonuję i będziemy czytać fakty i mity. No po prostu on już to przeczytał, to ja rozumiem, że on ma w domu zbiórkę makulatury. Także proszę Państwa, no tutaj Hebrajczyków mamy 11:1, apostoł Paweł pisze o wierze, to co my wiemy, proszę Państwa, a więc człowiek może wzrastać w wierze, aż uzyska. Mówimy o zmianach, że człowiek wzrasta w wierze, że człowiek się zmienia, prawda? Że wiecie Państwo, wszystko się zmienia, wszędzie Ameryka, tylko tutaj w tym systemie rzymskokatolickim, gdzie jest ten papież, to jest największe zaciemnienie. No i Nirmala Devi jak leciała nad Europą, nad Polską między innymi, która jest tu dokładnie pod Bałtykiem, to Nirmala Devi mówi, że czuje złe wibracje. No sama słyszałam. Zresztą jak Państwo pójdziecie na stawki 3-5 do technikum poligraficznego, tam gdzie odbywają się medytacje, no to Państwo posłuchacie głosu Nirmali Devi, bo zdaje się, że ona chyba umarła. Bo to ze 20 lat temu, ja ona już i tak była staruszką. Ale nie taką chudą jakąś, taką bez mózgu, tylko pulchną kobietą z czerwoną kropką na czole może. I wiecie Państwo, no, no ona miała 80 parę lat, przecież to nie jest jakaś czerwona Zośka Maciocha, która mogła umrzeć z grubości, bo ona kiedyś tam Zofia Maciocha była i się śmiała, jak taką grubaskę zobaczyła hinduskę, jako ten największy autorytet moralny wszechczasów. Ja mówię, Zośka, jesteś Maciocha, Zośka, jesteś Moherowa, jesteś, przyjechałaś z Zamościa, nawet 30 kilometrów za Zamościem dalej mieszkasz. Nie ośmieszaj, nie dbali, Devi. No te babki się tak popatrzyły, że co to za czerwona Zośka, czerwone policzki, brokaty. No i myśmy tam na stawki były z tą czerwoną Zośką Maciochą. No ale wiecie Państwo, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że one pochwaliły czerwoną Zośkę Maciochę, że pani ma dość dobre konekcje, dobre wibracje u pani są, dobre wibracje. To znaczy, że czerwona Zośka Maciocha może poznać prawdę, może się zmienić, może zacząć myśleć, bo ona ma taki umysł, że może porzucić te naleciałości złe, które przejęła ze złej tradycji, o której mówimy, o złej tradycji, prawda, że tu jeszcze raz wrócę do wypowiedzi, co pisze ksiądz Marian Michalski. Wiedzą o tym, co jest, a co nie jest naprawdę
każdą nauką objawioną przez Chrystusa czerpie katolik nie tyle z Pisma Świętego, ile przede wszystkim z żywej tradycji Kościoła. A więc my tutaj powołujemy się nie na siebie, bo zaraz nas to by tutaj mieli za głupców, no na wszelkie dupki, wszelkie oburzone, wszelkie obrażone, moherowe. My, proszę Państwa, czytamy i z Biblii, cytujemy, z faktów i mitów, cytujemy, że to nie my wymyśliliśmy, tylko że to jest napisane dla dobra sprawy, a że ludzie żyli, byli i poumierali, no to my przecież tylko możemy z tego korzystać, Państwo zobaczą. Tutaj mam też program taki internetowy, jak przywrócić pełne wersje na płytach, CD tu i tam, gdzie co mieliśmy, proszę Państwa, i coś ulega zanikowi. Jak możemy odzyskać różne informacje, też może i w komputerze, jak to odświeżyć, jak to, przecież komputer ma tak ogromną moc w sensie pamięci, ogromną pamięć, że nawet ludzie starej daty to sobie tego nie wyobrażali i nie wyobrażają. Także buziaczki, Księga Powtórzonego Prawa, do Marty, proszę przypomnieć mi, do Marty Dobosz, mam telefon i że Rysia mówiła, że ona ma komputer, no to tym lepiej. Idźmy dalej, no dojdźmy do tego Piusa. Wiara jest bowiem pewnością, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, Hebrajczyków właśnie 11.1. Oczywiście pewność tę możemy posiadać wyłącznie na podstawie Bożych obietnic. Jeśli tej podstawy nie ma lub za podstawą przyjmuje się tak zwaną tradycję, czyli nauki ludzkie, porównaj 7 rozdział Marka, Ewangelia 7, wersety do 9, 13, jak to ma miejsce właśnie w katolicyzmie. Człowiek nie tylko nie ma obowiązku wierzyć, ale wierzyć w nie, ale w świetle nauki Pisma Świętego nie ma nawet prawa wierzyć. Jeśli zaś wierzy w coś bezpodstawnie, to nie jest człowiekiem wierzącym w biblijnym tego słowa, no i bardzo dobre znaczeniu, a jedynie religijnym. Wracając do wzrostu w wierze, należy także dodać, że wzrost ten zależeć będzie również od tego, jak wierzący będzie reagował na działanie Boże i różne trudności, które służą jego doświadczeniu. Weselcie się z tego, pisał apostoł Piotr, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni jesteście różnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowanym. 1 Piotra 1:6-7. Ja tu położę Biblię, kupię dzisiaj, zobaczę, za 51 zł Biblię, proszę Państwa. Nieważne, Biblię muszę kupić. Także proszę Państwa, Janek Witek, on też prawdy nie znał, no ale on wiedział, że przecież Świadkowie Jehowy nawet tak tym mormonom też plus dawał, mormonom dał. Plus na Google, daj plus mormonom na Google. Janek Witek też bardzo lubił, proszę Państwa, tych mormonów, że ktoś coś robi w sensie biblijnym, że ktoś coś robi, Pismo Święte czyta. Gdy nadaje, proszę Państwa, nasze radio, Tok FM, Eurokończyta Ekstra. Są to nagrania archiwalne, proszę Państwa, są to nagrania też do odświeżenia, że można sobie odświeżać, można odzyskiwać, robić tak zwany odzysk. Komputer ma moc ogromną, pamięć, ale pomyślcie o Bogu, że po pierwsze, ten Bóg Jahwe, jak was w swoim umyśle zapisał, po pierwsze, po drugie, jaki ten Bóg Jahwe musi być cierpliwy, że jeszcze was nie zniszczył, to znaczy chodzi mi o ten zły świat. Ten zły świat jest diabelski. To, co katolicy wiedzą o tym świecie, to myślą, że to jest Boże. Nie. Trzeba było Biblii nie palić. Trzeba było Biblii pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina nie wyrzucać. No, także proszę Państwa, świat leży w mocy złego, Pismo Święte mówi. To trzeba było wiedzieć.
Świat leży w mocy złego. Czyli, proszę Państwa, wracając do wzrostu w wierze, należy także dodać, że wzrost ten zależeć będzie również od tego, jak wierzący będzie reagował na działanie Boże. Ja tu się troszeczkę cofnę, różne trudności, które służą jego doświadczeniu. Weselcie się z tego, czytamy w Biblii, cytat. Weselcie się z tego, szybko, szybko, pisał apostoł Piotr, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni jesteście różnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. To jest pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety 6-7. Niestety, chociaż ludzie wierzący na ogół wierzą, że ich wiara może wzrosnąć lub zmaleć w zależności od tego, jak będą reagować na bolesne doświadczenia, nie zawsze chętnie poddają się takiej dyscyplinie. Żadne bowiem bolesne doświadczenia nie są przyjemne. Nawet jeśli wiemy, proszę Państwa, jeśli wiemy, że później wydają błogi owoc, owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Hebrajczyków 12 rozdział, werset 11. Warto jednak pamiętać, że tak jak żaden sportowiec nie osiągnie dobrych wyników bez odpowiedniej dyscypliny, ćwiczenia, zmęczenie, ból, tak również człowiek wierzący nie osiągnie ostatecznego zbawienia bez samozaparcia. Hebrajczyków 12 rozdział, werset od 1 do 13. Oprócz zbawienia, wiara przysparza człowiekowi wierzącemu także wiele innych korzyści. Według Biblii jest ona źródłem wszelkich duchowych błogosławieństw. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ewangelia Jana 20 rozdział, werset 29. Podstawą usynowienia Efezów 1:3-5. Tym, którzy go przyjęli, to znaczy go, Jezusa Chrystusa, jako Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Niego. Jana 1:12. W innym miejscu, to może być Jana, albo Ewangelia Jana 1:12, albo pierwszy list Jana 1:12, ale tu nie ma jedynki, to może być też list Jana 1:12. Tak czy siak znajdziecie. Pierwszy rozdział, werset 12. Macie 66 ksiąg w Piśmie Świętym, nie wiecie, co macie robić. Wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. Ja wiem, że będziecie zaraz szukać w piątej księdze Mojżeszowej. Na pewno nie tam. Także proszę Państwa, i podstawą usynowienia, proszę Państwa, tym, którzy go przyjęli, Jezus, jako Chrystus. W innym miejscu czytamy: usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Rzymian 5:1-2. Wiara jest też warunkiem otrzymania ducha. Galatów 3:2-3. Zapieczętowania obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Efezów 1:13-14. I wiadomości, zaraz będziemy kontynuować, proszę Państwa, o roztropności w wierze. Od początku miesiąca do dziś do szpitali po zatruciu dopalaczami trafiły już w sumie 463 osoby. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się jutro, do Sejmu weszłyby tylko 3 partie. Prawo i Sprawiedliwość poparłoby 37% głosujących, Platformę Obywatelską. Żałoby nie obchodzimy, ale jest, to czarne jest. 28% stawi wynika z sondażu PMS. Radio Kącika. Radio TOK FM Euro Kącika. Telewizyjne. Zaczęliśmy mówić o tym stand-upie, o tych innych formach kabaretowych. Ty w ogóle, Marek, film kręcisz, znaczy filmy kręcisz. Tak, wystąpiłem w tym filmie. Ja też. Właśnie Wojtek wystąpił. Nie, to miałeś siebie? No to ja fajer. A nie, skąd? No przynajmniej przecież ja miałem wystąpić. Wojtek miał. Czyli troszeczkę przerwy, zaraz wrócimy do tego artykułu, wątpimy dzisiaj. Jest chyba nie tak, że to robimy nawet. O wierze mówimy, proszę Państwa.
Ale muszę Państwu powiedzieć, że to jest wszystko to ślipa. Bardzo dobry aktor Wojtek. Wyłączmy to, wiecie Państwo, aktor, ja Państwu coś powiem. Oni nie mają racji, bo teraz to się zatarły te takie tradycje żebraka. Teraz to jest niemodne. Gdy jesteśmy w Warszawie, w Żebracznicy Wielkiej, no to przecież taką rolę to co jeden pełni, typek. Nawet takie coś, co tu nadaje w radiu, siedzi, proszę Państwa, ma ciepłą posadkę, no to jaką rolę on nie pełni, jak nie rolę żebraka. Siedzi, ma ciepłą posadkę i gada głupoty, bo jemu płacą, a nam nie płacą. I teraz wiecie Państwo, ja mogę zrobić, że to będzie płacone, bo jest w internecie taka funkcja, prawda? Jest, że proszę Państwa, opcje zarabiania. Ale my nie chcemy zarabiać, jeżeli darmo wzięliście, darmo dawajcie. Zobaczymy dalej. Na razie nie mam takich opcji, no i mieć nie chcę, proszę Państwa. Jeżeli jest to napisane, że darmo wzięliście, darmo dawajcie, to ja nie chcę, proszę Państwa, żebyśmy tu zarabiali, żeby to było zarabiane, żeby to było, wiecie Państwo, radość, żebyśmy mieli i zalewali się w rechodówstwie. Ha, 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 żeśmy ich wszystkich w konia zrobili, bo my mamy na przykład jakąś rentę, czy stałą posadkę, jakieś takie, że mamy, proszę Państwa, stałe pieniądze, z których jest dochód i możemy się teraz wyżyć na tych innych ludziach. Nie. My nie chcemy, proszę Państwa, w ten sposób. My czasem zrobimy coś za darmo, może czasem za dużo coś zrobimy za darmo, ale nie chcemy być chciwi. Tutaj robimy czystki. Chcemy się pozbyć chciwych ludzi, którzy okradają biednych. I już tutaj od razu używam liczby mnogiej, biednych. Nie będę mówiła biednego, nie będę mówiła żebraka, nie będę mówiła inaczej, bo już teraz jest XXI wiek. I nawet w tej piosence, proszę Państwa, jak ta śpiewa Ambroziak. U nas jest w Radiu Tok FM Eurokoncita Extra występy Ambroziakowej są, chociaż ona już wypadła z naszego klanu, Marty Dowosz i, proszę Państwa, Aliny Lasoty, Litwinki. No Marta Dowosz jest w YouTube, Marta Dowosz jest w internecie, natomiast nie ma Ambroziak. Ona po prostu wpadła w jakąś mylinę i od czasu do czasu chodziła taka zadufana po centrum Warszawy, że jest wielką aktorką. No dobrze, niech sobie będzie. Proszę Państwa, mówili, że jakiegoś faceta nagraduje, że coś tam od niego rzeczy, nie? No, ten Robercik, co Państwo widzicie, tego Robercika na paradzie jest ze mną, prawda? Ja poderwałam takiego Robercika, ja jego znam, to nie to, że tak z ulicy, nie. Robercika i proszę Państwa, ten Robercik jest świetny. I ten Robercik właśnie mówi, ty słuchaj, a ty wiesz, że to Ambrozia, a ty wiesz, że tam
Ja nawet nie pamiętam jakiej tam na imię tej całej, tej Ambroziak, ale po co taką mafintyc, prawda? No. Całej tej Ambroziak. Całej tej Ambroziak. Tak. Gdy nadaje radio Tok FM Euro, Conchita Extra. I tutaj mam galerię i nie mogę usunąć. Nawet wiecie Państwo różnych takich rzeczy. Państwo zobaczą, jaki to jest Bóg Stwórca, że ten Bóg nas pamięta. I teraz to z jednej strony, a z drugiej strony mówię ja do Was tak. Jaki ten Bóg jest miłosierny, który nas kocha, że nas nie zniszczy, bo ten świat jest tak zły. Ten świat jest tak podły, proszę Państwa, że szok. Dobrze. Także Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Wykorzystanie pamięci. Zobaczmy. Aparat. Nie. Wyszukiwanie pamięci. O Matko Bosko, jak mi się przerzuciło. Pobrane. Pamięci. Nie. Wymusi zatrzymanie. Pobranie, proszę Państwa. 000. Dobrze. Ok. Wyczyść dane. Dobra. Dobrze, idziemy dalej. Żeby nam nudno nie było, proszę Państwa, to musimy się przełączyć na coś takiego innego, żeby już te żytki nam tu nie truły. Zanim dokończymy ten nasz artykuł. Aha, dobrze, to było, dobrze. Zobaczmy, jak się modlą dalej katolicy, proszę Państwa, bo te żytki coś tu podejrzane. Coś są podejrzane. Mówi zakładce cząstkę różańca, modliła się Gabriela z Gdańska. Bóg zapłaci tajemnica święta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Święty Jan od Krzyża. 12 gwiazd było koroną najwyższej doskonałości. To miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój. Wiedz, że tylko w duszy spokojnej i wyzutej z siebie króluje Bóg. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, jako powołana, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poległymi za to. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boże Rodzicielstwo, naszymi prośbami, radni, zargi, w potrzebach naszych, ale otrzymać i wróć przyjdzie, raz na dwa przeżywania, Panie Ochwale, najbłogosławiona, o Pani nasza, orędownictwo nasza, pośrednictwo nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swoim nas pojednaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, modliła się Barbara. Bóg zapłać. Przez stawiennictwo świętego Józefa modlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polsków. Seria Wyszczony, Chrystę Zajucący, Chrystę Usłudna. Także widzicie Państwo i słyszycie Państwo, co dzieje się tutaj w tej jednej wielkiej żebracznicy wielkiej w Warszawie. Także to jest element zbiorowy, element grupy. A teraz nie ma tak, że ktoś tam siedzi pod kościołem. No teraz jakiś taki facet szedł dookoła hotelu Nowotel, ale to było tak po 22 i z tymi rękami jakoś tak pionowo i oczy mu latały. Ja myślałam, że to jest jakiś trup. Trudny, no bo tak, Janek Witek nie żyje, to jakieś dziwne to, człowiek jest pod wrażeniem, już myślałam, że to jest jakiś trudny, no, się wystraszyłam, poważnie. Wystraszyłam się, tak. Tak się wystraszyłam, proszę Państwa, że szokowało życia rodziny. Ja myślę, że jak Państwo chcą poznać prawdę, to oczywiście, że do Pisma Świętego, więcej do Biblii, kochanie, bo Biblia mówi o człowieku bezprawia. Kim jest człowiek bezprawia? Że to nie jest jeden człowiek. To jest grupa
człowiek bezprawia, którego Pan Jezus, gdy przyjdzie, zabije tchnieniem ust swoich. O co tu chodzi? Chodzi tutaj, proszę Państwa, o to, że to jest cały system, który miał być przez od pierwszego wieku naszej ery, wtedy kiedy doszło do odstępstwa, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa jako króla w chwale w roku 1914 i że czeka tego człowieka bezprawia zniszczenie, bo przecież mówimy o zniszczeniu Babilonu Wielkiego, przecież mówimy o nierządnicy. Także to jest zbiorowe. To nie jest, proszę Państwa, jakiś, żeby to, jak to Moherowi szli za Jezusem i krzyczeli. To On! To On! To On! Wiecie Państwo, w pierwszym wieku naszej ery, jeżeli chodzi o kierowanie zborem, nigdy nie było żadnego papieża. Jeżeli mówimy tu o tradycji, to tradycją Kościoła katolickiego jest właśnie ten wymysł. Nigdy żadnemu jednemu człowiekowi nikt nikomu nie polecił, nie zlecił kierowanie Kościołem. No to ty jesteś chora. Grono braci starszych zawsze była grupa. No i teraz tu jest problem, że szatan, diabeł was zrobił w konia, bo wiadomo, że jeżeli jest grupa dobra, dobra grupa, to też jest zła grupa, zła grupa. No i teraz mataczenie, szatan, diabeł matacz. Dlatego też Biblia mówi, że postanowiliśmy, ja to z pamięci mówię, postanowiliśmy, Duch Święty, aby nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz rzeczy niezbędnych, wstrzymywać się od bałwochwalstwa, nierządu i krwi. Tych trzech rzeczy. Także widzicie Państwo, to są strasznie ciekawe sprawy, że rzeczywiście zborem rządzili bracia starsi. Do dzisiaj tak jest. Bracia starsi. Nie papież. Nie jeden, zwłaszcza i zważywszy, że jeden człowiek jest omylny, a oni tu z człowieka zrobili Boga, albo z Jezusa Chrystusa. Państwo zobaczą, jak Biblię powykręcali. Tradycja jest winna, bo przecież nikt nie wykręcił w 5 minut. To przecież działo się, ale ponieważ działo się to autorytarnie, że gdy ktoś taki jeden właśnie chciał wyskoczyć, przekręcić i nawrócić do Biblii, to go spalili na stosie. A Jan Hus to co? A no właśnie. Dlatego też w Wiesiolandii może nie tyle pokazujemy Państwu te plansze z Pałacu Staszica. Jest to wystawa Jan Hus, która przez Czechów specjalnie zrobiona dla Polski, że takich ludzi palili, że taki człowiek jak podskoczył, to go spalili, to go zniszczyli. Także to był taki proces ewolucyjny. To, że się pojawił papież, to nie było nagle. To, że pojawił się romantyzm, to nie było takie oczywiste i nagle, że się to nie, czy pozytywizm pojawiło. To musiało się coś dziać. Dlatego też dzisiaj Państwu wspomniałam, że ja nic nie robię, jak nie mam na to ochoty. Nic nie robię, jeżeli czegoś no nie lubię, nie mam przekonania do tego, nie umiem, nie wiem, nie znam, prawda? Biblię studiuję od 40 lat i więcej. Badam Pismo Święte i to mnie pociąga, bo mnie zawsze pociągała prawda. A ci, którzy nie chcą tej prawdy znać, to będą mówić o Jezusie. To On, to On. Czyli, że pół diable ma rogi i że jadł z Magdaleną. Aha, a z pijakami siedział. Aha, to On, to On. To pijak, to pijak. A to złodziej. A to jest Belzebub. Co jeszcze? Wywrotowiec. Tak, bo to chciał przeciwko jakby Rzymowi, że to rzekomo, prawda? Wymusili na Piłacie. Bez dowodów, bez świadków. To też bardzo dokładnie omawiamy w naszym Radiu Tok FM Eurokoncita Ekstra, jeszcze gdy żył Jaśko. I z Jaśkiem rozmowy były. I on się zgadzał, bo ja jego tak informuję o poszczególnych aspektach, o poszczególnych rzeczach, żeby jego nie zaskakiwać, bo on wiedział, że ja nie jestem jakąś taką osobą, która włozi do domu, nogę wciska, wkłada, żeby ktoś mnie zamknął, bo trzeba coś powiedzieć. Nie, tu chodzi o fakty.
Także widzicie Państwo, ten rozdział też z Ewangelii Mateusza, akurat mam tutaj ten Nowy Testament, a według katolików, według Świadków Jehowy to nie będzie Nowy Testament, mam pod ręką, to będą, proszę Państwa, pisma greckie. Tutaj w Mateusza 16 rozdział, werset 18, to czego się u katolików nie czyta, no to przecież każdy Świadek Jehowy, nawet i malutkie dziecko, jest w stanie Wam to wyjaśnić, o co tutaj chodzi, że nie papież, nie jeden człowiek, tylko grono braci starszych. Człowiek jest omylny, człowiek jest stały, słaby. Trzeba było nie robić bóstwa z Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj mamy Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Jezus odmawia znaku z nieba. Jezus gani małowierność uczniów. Wyznanie, proszę Państwa, Piotra o Jezusie. I teraz tak, a gdy przyszedł Jezus w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jeżeli mamy taki wstęp dyskusji, wstęp pogadanki, gdy Jezus mówi o sobie, to jak Państwo myślą, o kim tu będzie mowa? No właśnie, o Jezusie Chrystusie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I Ty od razu automatycznie możesz powiedzieć to o sobie. A za kogo Ty uważasz, prawda? Idźmy dalej. Czyli tak, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset 13, przeczytałyśmy, teraz 14. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Czyli widzicie Państwo, uwierzyć kiedyś w Jezusa Chrystusa wcale nie było tak prosto. Dlaczego? Dlatego, że ci kapłani za dymy, zamieszanie robili ze świątyni. Kapłani. No to dzisiaj, no to kto to są ci kapłani? Przecież nie Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tylko Hanna Gronkiewicz-Waltz może wejść do kościoła, tak jak Duda wchodzi do kościoła i może udać, że popiera na przykład księży katolickich. No i masz już kapłanik. No co tu w Warszawie jest? Milion razy mówiłam. To też może być parabola, hiperbola, świadoma jawna przesada. Milion razy mówiłam, że Warszawa jest katolicka. Na 95%. Czyli tak. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. 15. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Mnie, czyli Jezusa. Tu oczywiście Jezus nie rości sobie żadnych tam pretensji. Nie chce się wywyższyć, nie chce się wywyższać, ale idźmy dalej. 16 werset. A on odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli zawsze się ktoś znajdzie, kto nas poprze. Dlatego też, tak jak jeden mi, proszę Państwa, kapelusze, powiedzmy, kradnie, tak, powiedzmy, no to jest taki Filip, na przykład mój przyjaciel, który wyjechał nad morze, już pewnie wrócił, bo powiedział, że za 4 dni wróci, nad morze powiedział, że kupi czerwony kapelusz. To ja w SMS-ie mu tak odpisuję. No przynajmniej jeden, a to przecież jeden jest symbolem wielu, jeden jest taki, który nie kradnie, a kupi. Jeden nie kradnie, a sprezentuje. Przynajmniej jeden nie kradnie, a podaruje. To znaczy, już teraz, żebym nie wyszła na taką, która tu oczekuje na jakiś kapelusz, ale to jest bardzo ciekawy przedmiot do badania, proszę Państwa. Zaraz wrócimy o roztropności w wierze. 17 werset. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli Państwo zobaczą, że nie przez przypadek Szymon powiedział, tylko ponieważ bardzo kochał Jezusa, ponieważ miał wiedzę ugruntowaną na prawdzie, na pewnych faktach, które już przecież wcześniej mógł wiedzieć od Jezusa Chrystusa z Pisma Świętego. Przecież były papirusy, było na skórze, na welinie, na papirusie. Było.
a dzisiaj, proszę Państwa, jest w jednej, jak to nawet można powiedzieć, książeczce, Państwo zobaczą, i Bóg lekkomyślnie, dziad za dziadem, taką książeczkę wyrzuci do śmietnika, do śmietniczki. Dlatego dzisiaj, jak pojadę do, proszę Państwa, Auchan, to jest na Jubilerskiej i to zaraz, tam gdzie był kiedyś Żan, tutaj ksiądz Rydzyk mówił o Żanie, że tam słabe te kurczaki, no są takie, jakie są. Potem był, proszę Państwa, co tam było? Żan zamienił się, poczekaj, w Realto, chyba nie od razu był ten Real, tam jeszcze coś było. Tak, Żan, Real, a teraz jest Auchan. Ze 3-4 nazwy. Także Państwo zobaczą. Kupię sobie z podpisem Wolniewicza Biblię, gdzie jest 7000 razy Jahwe. Ona jest duża, ale ponieważ tutaj szykujemy dla tej Biblii pulpit, a to, co mamy przed sobą, jest jako ołtarz, to więc mówię do tego Michałka, bo on do tej Zofii dzwoni, Maciąg, że zawsze możesz zaprosić Zofię Maciąg, aby ona tutaj, czy Baalasz, czy tam jak ona się nazywa, żeby się wymodliła tu przed tym ołtarzem, a będzie Biblia. I żeby jako ta, no mówią tak Moherowa, że zobaczyła, że 7000 razy imię Boże Jahwe jest w Biblii, było. I tutaj możesz, jak chcesz, jeżeli masz serce ludzkie, jeżeli masz miłość, zabawić się w policjantkę. Zabawić się w policjanta. O co chodzi? Żebyś doszedł do tego, jak to doszło z kolei do tego, że te klechy wyrzuciły imię Jahwe z Biblii. No, świadkowie Jehowy ci pomogą, ale zabaw się w policjanta. No. I teraz tak, proszę Państwa, czytamy dalej. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I Państwo zobaczą, że nie zapominajmy tematu, o czym myśmy tu i o kim zaczęliśmy mówić, że chodziło o Jezusie Chrystusie, mówimy o Jezusa Chrystusa. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na tej opoce, którąś ty Piotrze wyznał, zbuduję kościół mój. Państwo zobaczą, jakie to proste. Jezus cały czas mówi o sobie. I tematyka się zmienia. Raz Piotr, raz Jezus. Raz Piotr, raz Jezus. No bo Piotr, nie to, że pokochał ten Jezus, nie to, że pokochał Piotra, no bo umiłowanym apostołem Jezusa był Jan. Ale polubił Piotra po prostu i jemu przebaczył. Dużo różnych rzeczy, że nawet wtedy, kiedy ten Piotr już myślał, oj, on taki grzeszny, no bo miał serce, miał uczucie, był uduchowiony Piotr, był wrażliwy bardzo. Dlaczego? Dlatego, że był dziki. Tak więc to, że tu jakaś Kryśka jest dzika, to żebyście Państwo się też nie dziwili, bo my tu nic dziwnego nie mówimy, takiego złośliwie nie mówimy, nie. My mówimy to, żeby to było edukacyjne, żeby to było widoczne, jasne, żeby to było widać, prawda? No, czyli Piotr był grzesznikiem wielkim, zatarł się Jezusa, a teraz tak, a teraz tak, zatarł się Jezusa i myślał, o, już mam tyle na kresce, albo jak ciebie ludzie podsumują niedoskonali, albo ci Moherowi, jeszcze gorzej, albo ci zakonnicy, albo ci źli, prawda? No to byś tam miał. Czyli raz Piotr, raz Jezus. Ale Państwo zobaczą, że Jezus cały czas tutaj mówi o sobie. Dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Państwo zobaczą, że zawsze jak jest jakieś takie święto, to są przywileje. Albo z więzienia wypuszczają ludzi. Jest dużo dobra się dzieje. Że ten człowiek czasem nie jest taki zły, że nawet te systemy polityczne, bo religijne są okropne,
proszę Państwa, nie są złe te systemy polityczne, wypuszczają ludzi z więzień, darują im, spadki im dają. My też tu walczymy, proszę Państwa, o spadek, w sensie takim chcemy, żeby nasze radio Tok FM, Euro, Koncita Ekstra się uchowało, to znaczy my mamy już 6 telefonów, no nie chcemy mieć więcej, bo wystarczy jeden do radia Tok FM, Euro, Koncita Ekstra. Moje sekretarki, Lucyna Zeringer i inni odbierają telefony. Proszę Państwa, no kim jest ta Lucyna Zeringer, to lepiej, żebyście kochani nie wiedzieli, bo to jest czasem tak ostra kobieta, że gorzej niż dzika. Ja sama raz ją podejrzałam, to musiałam ją, proszę Państwa, skorygować jako dyrektorka. Ja mówię, słuchaj Lucyna, moja ty kochana Zeringer, nie możesz krzyczeć na kobietę. Nie możesz rzucać słuchawką. No bo to była taka sekretarka, która odbierz telefony, przynieś, pozamiataj była. Lucyna Zeringer. Żyje, bo ją spotykam tu w autobusach w Śródmieściu. Proszę Państwa, nasza firma to Śródmieście. Nasza firma to coś koło Sejmu. No. I dlatego też tam dookoła Sejmu, tutaj u nas w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, dzieją się różne też kontrowersje. Ale proszę być z nami, bardzo wyraźnie i bardzo czysto i wszystko widać, proszę Państwa. O co tu chodzi? Że tu chodzi o to, że tą głową miał być Jezus Chrystus. No jak poszedł do nieba, jako nie na zasadzie duszy nieśmiertelnej, tylko że dopiero po 3 dniach Jahwe dał mu ciało duchowe. Państwo zobaczą, że jak Jezus umarł, to jego szukali. A no właśnie. Dopiero był jako król z martwych wzbudzony do życia w niebie i ta Pascha, prawda, to święto Pascha, to że ten baranek był zabity, no to tym barankiem był Jezus. Największy. I czekał 3 dni. Jezus, także pomijamy 3 dni, proszę, pomijamy. My tu świętej trójcy nie będziemy robić. My tu Jezusa, z Jezusa Bogiem czynić nie będziemy, bo był Jahwe. 7000 razy Jahwe. Zaraz pojadę kupić Biblię, którą raz powiesiłam na klamce u Mareczka i ta Biblia mi zniknęła. Nie, sąsiedzi nie są winni. Nawet jeden taki chłopak przechodził, mówił, że tu stała taka paczka pod drzwiami. Ja mówię tak, stała na 14 piętrze, jest ochroniarka, jest krata, nikt nie wejdzie, nikt nie weźmie, tylko weźmie swój. Także widzicie Państwo, najbardziej uchronić swojego złodzieja. Najbardziej nie uchronić, tylko ustrzec się, tak, tak. No, albo jak to ten Zacheusz, tak? Zacheuszu, Zacheuszu, do ciebie dzisiaj przyjdę. Także my jesteśmy dobrej myśli, proszę Państwa, bo nie ma tego złego. Rzeczywiście, żeby na dobre nie wyszło. Także widzicie Państwo. Ile ciekawych rzeczy my tu mamy. Dojdziemy tutaj do końca. Jezus zapowiada swoją śmierć, zmartwychwstanie. Także widzicie Państwo. Piotr, Jezus. Piotr jest jako Petros, a Jezus jest jako Petra. Tutaj musimy sięgnąć do języka oryginalnego, żebyście Państwo sobie mogli w tego detektywa się zabawić, chociaż Petros to jest on, czyli Piotr, a Petra to jest Jezus. Państwo zobaczą, że te różne takie proroctwa wypowiadane są dwuwarstwowe, są dwuczęściowe. Tak samo jak Państwo będziecie czytali 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to co dotyczy odnośnie systemu żydowskiego, który uległ zagładzie, to Jezus wybiega do czasów królestwa, że On będzie wyniesiony jako król w niebie, będzie panował z nieba. Wicholandia król. Oglądaj, że Jezus będzie panował jako król z nieba w roku 1914, to dopiero miało być, a więc XX wiek. My żyjemy już w XXI wieku. Także Jezus wybiegł od czasów Jeruzalem z I wieku do czasów dni końca ostatecznych. Tak samo i tutaj. Jak Państwo macie
16 rozdział Ewangelii Mateusza, wyznania Piotra o Jezusie, mamy ten nagłówek tutaj, to tu wszędzie chodzi o Jezusa. No, czyli, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, czyli Petros, i na tej opoce, czyli Petra, prawda, zbuduję Kościół mój. Czyli, że Jezus mówił już tu o sobie. I tu jest po lewej stronie, w lewym rogu górnym, prawda, ten werset 16. A ja ci powiadam, że ty jesteś Petros, a na tej Petra zbuduję Kościół mój. Także widzicie Państwo, bądźmy uważni. Tak jak tu mamy o roztropności w wierze artykuł, czytamy, bądźcie czujni jak węże, łagodni jak gołębice. Bądźcie więc przezorni jako węże, a prości jako gołębice. Pismo Święte Nowego Testamentu, Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie. No i kończymy ten artykuł, bo tutaj mieliśmy i miałbyśmy bardzo ciekawe rzeczy o tej przezorności. Czyli tak, mówiliśmy tu o tradycji złej, że Kościół katolicki nazbierał tych nauk, dogmatów, różnych śmieci, to co trzyma w śmietniku, pełno śmieci, Warszawa, że jest wielkim jednym śmietnikiem i udaje, że tam jakieś śmieci wrzuca. To więc Bóg Nowy Testament, to więc Bóg Pismo Święte do śmietnika. Ile tego ja nazbierałam z ulicy, przecież na śmietniczce ile leżało, ze śmietniczki, ile z krzaka zdjęłam, z drzewa, pod drzewem. Przecież, proszę Państwa, jako katolicy powinni się wstydzić. Gdzie ty masz tu misjonarzy? Gdzie ty masz tu u katolików pionierów, pionierki? Tylko idą, żeby cię nażreć i jeszcze by ciebie pobili. Tak więc Janek Witek był tutaj na parafii Saska Kępa i jego pobili. Tak więc dlaczego on już nie wierzył w ten Kościół katolicki pod koniec swojego życia? Janek Witek był bardzo inteligentny, to przecież człowiek i po pierwsze kształcony i on tutaj dalej chciał się kształcić. To więc, proszę Państwa, myśmy tu z Jaśkiem czytali, proszę Państwa, Pismo Święte. Janek Witek chciał znać Biblię. Janek Witek chciał znać Biblię, proszę Państwa. Czyli ze grono starszych i na stadionie Legii, to by ci dopiero to wszystko wyjaśnili. Czyli, proszę Państwa, wiara jest warunkiem otrzymania Ducha, zapieczętowania obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. No, Duch Święty jako ta czynna moc Boża. No, bo nawet jak wtedy Bóg stwarzał świat, w Księdze Rodzaju czytamy, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Jeszcze i człowieka nie było, nic nie było, dopiero początki stwarzania były, a Duch Boży pneuma, tak, unosił się nad powierzchnią wód. Dzięki wierze, no Janek Witek strasznie mi zazdrościł znajomości języka greckiego starego, języka greckiego nowego. A Państwo myślą to niby, dlaczego ja uczyłam się tych rzeczy i hebrajskiego. Dlaczego? To nawet w strażnicach miliony słów hebrajskich, miliony słów greckich. W sensie rozważania, w sensie studium, w sensie studiów. Nigdzie indziej Państwo lepszych studiów nie będziecie mieć jak studium strażnicy. A to wystarczy, że jutro pójdziecie na studium strażnicy. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Dzięki wierze wielu znalazło także spokój i radość oraz sens życia i nadzieję na życie wieczne. Tak, aby było zarówno w przypadku Saula, starcu, późniejszy apostoł Paweł, w którego życiu zaszła niezwykła zmiana. I tak jest w przypadku milionów ludzi, którzy zostają wyzwoleni z przeróżnych nałogów, patologii oraz wszelakich grzechów. Ja tu czytam, bo my cytujemy, proszę Państwa, żeby kto co nie pomyślał, to że przeciwników mamy wielu, wiecie Państwo. Jest cichy złodziej, jest cichy domowy złodziej, jest cichy przeciwnik. No domowy złodziej, z którym mieszkamy na co dzień. No. Także ciekawe. Krótko mówiąc, wraz z wiarą
wpływa na człowieka wiele przeróżnych dóbr duchowych i materialnych, takich jak dobre imię, szacunek u ludzi, zdrowie materialne, korzyści wynikające chociażby z ewangelicznego etosu pracy, oszczędności, wstrzemięźliwości oraz abstynencji. Teraz wiecie Państwo, takiego kogoś, to tak jak Jezusa, to by mogli gdzieś na drzewie powiesić, na palu, zamordować. Niejednego zresztą zabili, uczciwego, sprawiedliwego, który by zginął jako, ja wiem, ten, który jest wstrzemięźliwy, no ale trzeba by mu było coś tam dać, tak jak Jezusowi. Czyli kto? Półdiable, Belzebub, pijak, że z pijakami rozmawiał, siedział, ale to przecież nie po to, że popierał mohery, że popierał te kołchozy moherowe, że te kołchozy kościelne, bo wiecie Państwo, tutaj tego metra to trzeba by było 400 kilometrów w Warszawie, żeby dołem te wszystkie kołchozy moherowe objechać, bo nienawidzę moherów, Janek Witek nienawidził moherów, był powity tu na parafii Saska Kępa przez katolików, był pobity pod, u świętej Marty, proszę Państwa, był pobity na Lubelskiej 32, także ta Iza, ona taka gruba nie jest, ona chuda się robi, ale ten Marcin Gruby z Falenicy, ta Iza, oni wszyscy mają Downa, dlaczego? Oni tam wrzeszczą, pochukują, pokrzykują, tych ludzi przepędzają, bo to jest ten system kościelny, mareczkowy, kościelny. Gdy tak, śmieci z kościoła, o tak, o, przepędzają ciebie szczotką z mokrą szmatą, którą to mokrą szmatą kościoły wycierają. Przepędzają, przepędzają się, przeganiają się. Są obrzydliwi w zachowaniu. Biblię chowają, Biblię to ci ukradną, Biblię sprzedadzą. Za 5 zł nawet, bo teraz, żeby sprzedać książkę w antykwariacie, ja kiedyś to się pozbyłam z Grzegorzem Gizińskim. Wszystkie książki, to jeszcze kiedyś dużo łatwiej książki można było sprzedać. Już teraz nie sprzedasz. Ile ja mam tu książek w domu, proszę Państwa, to mam całe skarby. No ale wiecie Państwo, teraz książka jak do antykwariatu byś dała, moja ty kochana, to ona by tam w antykwariacie stała i dopiero wtedy, kiedy ktoś by kupił, to by ci jakieś 15 zł dały. Także nie ma sensu. Książki proszę czytać, czytać, magazynować w domach i nabywać mądrości, uczyć się mądrości, ale nade wszystko z Biblii. Dlatego też zaraz pojadę kupić w Auchan Biblię, po pierwsze, a po drugie kartę 16, bo zostawiłam w bibliotece, proszę Państwa, uniwersyteckiej z wtyczką, kartę 4, ale to była taka oryginalna do tej kamery mojej Sony. 4, dobrze, że nie 16, a kupię sobie 16, bo u nas wszystko idzie z postępem. I może wtyczkę zobaczę i proszę Państwa, na razie jedną mam dobrą, a więc może tylko kartę Biblię, Biblię, kartę. Proszę Państwa, i będziemy rozważać imię Boże Jahwe. 7000 razy może będziemy szukać po kolei w Biblii, kontekstowo, gdzie to w tych 7000 egzemplarzy imienia Bożego Jahwe w Biblii jest, jaki jest kontekst też sytuacyjny. Kończmy artykuł o roztropności w wierze. Oto dlaczego wiara ma tak fundamentalne znaczenie dla ludzi wierzących i dlaczego bez wiary nie można podobać się Bogu. Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 6. Bóg bowiem ze swojej strony uczynił wszystko, abyśmy uwierzyli. Nigdy nie oczekiwał od ludzi czegoś, czego ci nie mogliby uczynić, aby dostąpić zbawienia. Byłby wręcz niesprawiedliwy, gdyby oczekiwał od nas na przykład wyjątkowej inteligencji czy wiedzy. On jednak tego nie oczekuje, a zbawienie uzależnił od wiary, aby było dostępne dla każdego, kto chce je przyjąć. A zatem, wiara może być źródłem wielu błogosławieństw, ale to od nas zależy, czy zechcemy wierzyć Ewangelii. Marka 1,15. Oto jak zachęca nas do tego Lohar Zanetti. Ja już tak czytam, żebyście Państwo mogli to do Google wrzucić.
Lothar przez samocha, Zanetti, 2T. Tak jak Felicja, oddzielnie Boska, 2S. Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. Bolesław Parma, tak napisał, to jest redaktor, proszę Państwa. No, jednym z wielu pewnie, tej gazety. Tak, Radio Conchita. Także, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Conchita Extra i mamy już akurat 59 minut, bo audycja może być tylko godzinna. To i tak, proszę Państwa, duży sukces dla Google Plus. Proszę i dla Google bić brawa, proszę Państwa. Super kanały, proszę Państwa. Niegłupi to pomysł, niegłupi. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra, 18 lipca 2015 roku.